Burmistrz Wojciech Dobrołowicz będzie moim gościem w magazynie Pod Lupą, a porozmawiamy o planach inwestycyjnych gminy na 2024 rok, a także o wyborach. Zapraszam na rozmowę. Panie burmistrzu, ostatnie doniesienia, które dotarły do Bogatyni, takie dosyć szokujące i spektakularne, dotyczą inwestycji na terenie gminy Bogatynia, ale też no, powiatu Zetklastra. Czytał pan artykuł? Jakby pan skomentował? Tak, czytałem artykuł oraz czytałem również oświadczenie pana Alberta Gryszczuka i ciężko się odnosić do odniesień medialnych. Myślę, że finał tej sprawy zakończy się pewnie przed jakimś sądem albo instytucjami, które to zweryfikują i sprawdzą. Ciężko tak na pierwszy rzut oka po zapoznaniu się z jednym materiałem i z drugim wyciągnąć wnioski. My jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o gminę Bogatynia w relacjach z jakimkolwiek inwestorem, z jakimkolwiek przedsiębiorcom, z jakimkolwiek instytucją, działamy w granicach prawa. Takie, jakie są przepisy prawa. Zresztą no nie ma co ukrywać, też mamy, toczymy spór z firmami z Zetklastra, które stawiają farmy fotowoltaiczne odnośnie podatków, więc z naszej strony my jesteśmy czyści. Nie mamy żadnych relacji poza administracyjnych właśnie z tymi firmami, bo tam jest wiele tych firm fotowoltaicznych. Więc z naszej strony jest sytuacja jasna, czysta i klarowna. Natomiast jeżeli chodzi o te doniesienia, no ciężko mi się ustosunkować, dlatego że mówię, zapoznałem się z artykułem, zapoznałem się z oświadczeniem. Pierwsze wrażenie to szok? Powiem tak, będąc w Bogatyni i już mając doświadczenie tych różnych spraw, które tutaj miały miejsce, no to mnie już chyba nic nie zaskoczy i nie dziwi, ale ja podchodzę z ogromnym dystansem i od samego początku ani personalnie, ani tematycznie nie oskarżam. Ja stwierdzam fakty, jeżeli my mamy dzisiaj sprawy w sądach, jeżeli mamy sprawy w prokuraturze, jeżeli mamy jakieś dowody, jeżeli mamy jakieś sprawy i jest materiał, ja mogę się do tego odnieść. Natomiast jeżeli chodzi o doniesienia medialne, no różne były sytuacje, tak? Czasem jest po prostu wywołanie jakiegoś tematu, żeby nagłośnić. Potem okazuje się, że sprostowanie czy przeprosiny idą małym drukiem gdzieś na innej stronie czasopisma, tak? Więc ciężko nie dzisiaj... Nie są takie nośne. Dokładnie, ciężko dzisiaj się odnosić do tego, natomiast dla mnie jest najistotniejsza sytuacja gminy. Gmina Bogatynia działa zgodnie z przepisami. Te sytuacje też kładą się cieniem na nas, na naszą gminę. Tak, dlatego bardzo się cieszę, że pani redaktor zadała to pytanie, bo tutaj, jeżeli chodzi o miejsce gminy Bogatynia jako urzędu, jako jednostki, w całych tych postępowaniach jest czyste, jasne i klarowne. I dzisiaj jakiekolwiek służby, ktokolwiek, zapraszam też pana redaktora, który robił śledztwo w tej sprawie, żeby zweryfikował, sprawdził, jak to jest od strony gminy. My jesteśmy czyści, nie mamy żadnych powiązań, wszystko idzie w trybie administracyjnym, wszystko idzie zgodnie z przepisami prawa, no i toczymy spór. Tak? Również o te podatki, z tego względu, że firmy, które w sumie to nawet nie firmy, ale podatnicy, którzy oddali grunty, oni płacą dzisiaj podatki, chcieli płacić niższe, twierdzą, że to są agrofarmy, różne tam były przeboje z tymi tematami. My stanęliśmy na stanowisku jasnym, popartym również przez stanowisko Głównego Geodety Kraju, Ministerstwo Finansów. To są tereny, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na produkcji prądu. I takie podatki, takie decyzje wystawiłem. No i sprawa jest, teraz się toczy przed sądem. Zobaczymy, po której stronie sporu stanie sąd. Natomiast każda sytuacja, gdzie dotyczy to gminy Bogatynia, czy jakiejś jednostki, czy jakiegoś wydarzenia, czy jakiejś firmy, jakiegoś wielkiego przedsięwzięcia, no wiadomo, że w przestrzeni medialnej, przestrzeni rozmów nie zostanie jasno i klarownie wytłumaczona. To, co ludzie przeczytają, to, co wyniosą z tego, no to ich. No przykro, że kolejny raz Bogatynia gdzieś jest no rosyjskich służb to chyba jeszcze nie mieliśmy. Dokładnie. Już wiele było, natomiast wiele przeżyliśmy. Gmina Bogatynia, ale... jeszcze raz to podkreślę, nie ma żadnych relacji. Oczywiście przynależymy do dwóch klastrów, do Z-klastra oraz do południowo-zachodniego klastra energii, ale tutaj też relacje są jak najbardziej czyste, klarowne, transparentne i
To jest bardzo istotne. My jesteśmy w ciągu transformacji energetycznej, więc my też nie możemy się zamykać na jakiekolwiek firmy, na jakiekolwiek instytucje, jak chociażby tutaj klaster, na przykład po takim artykule, że my nagle wystąpimy. My jesteśmy czyści. To, co, ale to muszą jakieś instytucje i służby potwierdzić, jeżeli to jest prawdą, no to wtedy tamci mają konsekwencje. My nie mamy. My chcemy współpracować, jesteśmy otwarci na to, żeby przejść sprawiedliwie transformacją rozłożoną w czasie, a nie radykalną, taka jak była próba przez TSUE. Wywołał pan temat niebezpieczny, bo ja też chciałam zapytać o to, no co w takim razie się dzieje z transformacją? No nic się nie dzieje chyba, tylko już to rozmawiałam z radnym Arturem Oliaszem, że tylko są słowa, 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 a gdzie czyny? No są czyny i cały czas transformacja energetyczna jest w trakcie, co więcej, miasto i gmina Bogatynia przygotowuje się do tych zmian transformacyjnych już ostatecznych, co jest bardzo istotne, bowiem przygotowujemy teraz zostało ogłoszone postępowanie na przygotowanie PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, strefy przemysłowej w Porajowie, gdzie przez lata nikt się tym nie zajął. A my działamy. Pozyskaliśmy ogromne środki finansowe, 93 miliony złotych na uzbrojenie tego terenu. One są już na koncie gminy? Nie, to jest promesa, która jest gwarantowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i po spełnieniu warunków po skutecznym rozstrzygnięciu przetargu te środki zostaną przekazane. Więc nie boi się pan, że zmiana rządu może tutaj coś spowodować, tak, jakieś komplikacje? Weryfikowaliśmy już to i owszem, zamiarem nowego rządu jest zlikwidowanie Polskiego Ładu, czyli już nie chcą tak korzystnych i tak dobrych dla samorządów ofert, może przygotują inną ofertę. Ja na to liczę. Natomiast takie dzisiaj jest stanowisko, że ten program chcą zlikwidować, ale nie mogą go zlikwidować do tyłu. Czyli nie mogą tych promes, które już zostały przyznane, te inwestycje, które już zostały rozpoczęte, zablokować. Więc gwarantem i dlatego tutaj akurat wcześniejszy rząd zabezpieczył nas jako samorządowców, mieszkańców, żeby te inwestycje były zrobione, że gwarantem nie jest rząd, a jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Więc tutaj my mamy promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego i te środki są zabezpieczone i będą zrealizowane. Więc przygotowujemy teren. Co więcej, też chciałbym tutaj bardzo podziękować właścicielom prywatnych działek, które są w tej strefie, gdzie po spotkaniu, przedstawieniu koncepcji uzyskaliśmy porozumienie, duże zrozumienie, ponieważ będzie to uzbrojenie, ta sieć dróg ingerować w ich prywatne tereny. I mamy tutaj porozumienie, będziemy je realizować, przejmować działki, zamieniać, wykupować, poszerzać. No, wszystko mamy uzgodnione, ale naprawdę jest duże zrozumienie i za to też jestem ogromnie wdzięczny, że mieszkańcy widzą potrzebę, żeby te tereny przygotować. I po przygotowaniu tego terenu będziemy zapraszać inwestorów. Dzisiaj, kiedy, i myślę, że ktokolwiek by przyszedł tutaj do pani redaktor do studia, to powie, że prowadzi rozmowy z inwestorami, że poszukuje i ja też to robię, ale są takie podstawowe elementy, nawet kiedy byłem w Pajchu i rozmawiałem, prosiłem o pomoc, mamy porozumienie z Kamiennogórską Strefą Małej Przedsiębiorczości, podpowiadają nam, wskazują nam, rozmawiamy z inwestorami i mówią, okej, ale my nie mamy czasu, żeby czekać rok, dwa, trzy, aż będziecie gotowi z działką. My chcemy mieć gotowe, więc rozmowy tworzą się tak, że my przygotowujemy, oni sobie działają, ale mogą rozszerzać swoją działalność również u nas. Między innymi, co jest bardzo istotne, chcą, to są przedsiębiorcy, chcą mieć dziś, dobrą ofertę. Tak, tu i teraz. Dzisiaj my, nawet gdybyśmy im zaoferowali te tereny, no to mówią, no dobrze, no ale my inwestycji nie zaczniemy w tym roku, tak? No musicie przygotować ten teren, a oni nie mają czasu, no bo każdy rok, każdy miesiąc to jest dla nich pieniądz, tak? Ile czasu sobie daliście na to, żeby ten teren przygotować? Tak już pod klucz tak, do przekazania? To pokaże program funkcjonalno-użytkowy. Po to zlecamy program funkcjonalno-użytkowy, który nam pokaże, jakie możliwości ma ten teren, czyli jak poprowadzić drogi. Główna droga, chcemy, by skomunikowała rondo, to, które jest najbliżej Hradka, aż z centrum Porajowa. Przy tej drodze chcemy wybudować również ścieżkę pieszo-rowerową, ponieważ mieszkańcy będą dochodzić do pracy, czy korzystać w sposób rekreacyjny. I poprowadzić również wodę i kanalizację. Mamy również już pismo od PGG. Gdyby pojawił się inwestor, który wymaga gazu, to oni stację regazyfikacyjną mogą postawić. Takie oświadczenie już mamy. Mamy również wystosowane pismo do Tauronu,
który dzisiaj nie zrobi tam żadnej inwestycji z tego względu, że nie wie, jaka moc będzie potrzebna, jaki prąd właśnie tam będzie potrzebny. Dlatego też jest otwarty, ale wniosek inwestora i zrealizowany. Mamy podpisane porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, bo duże tereny tam właśnie w tej strefie należą do KOWR-u i też mamy porozumienie, że możemy dzisiaj projektować, planować na ich gruntach, co jest też bardzo istotne i to podkreśla współpracę samorządów. Mamy podpisane również i oświadczenie zgodę zarządu powiatu zgorzeleckiego z panem starostą Biednickim na czele, że również oni jak gdyby aprobują, zgadzają się na wejście w drogę powiatową, na popierają tą inwestycję. Więc tutaj. Czyli ile? 2 lata? Pan myśli? Myślę, że kiedy chcemy w połowie czerwca na wakacje rozstrzygnąć postępowanie, wyłonić wykonawcę, to będzie w formule zaprojektuj i wybuduj i myślę, że w ciągu 2 lat uda nam się to zrealizować. Wczoraj na pana miejscu siedział wiceprzewodniczący Andrzej Krytkowski. Powiedział jedną taką zastanawiającą rzecz a propos programu Kolej Plus, że on ma wiedzę na dzisiaj, że przywrócenie kolei w Bogatyni to będzie 500 milionów złotych. Powiem tak, nie jesteśmy w stanie dzisiaj. Na dzisiaj właśnie. Nie jesteśmy w stanie. Tu niestety będę kontrą do pana przewodniczącego, z tego względu, że uczestniczę osobiście w posiedzeniach ostatnio z naszymi współpracownikami z urzędu, z Wydziału Inwestycji. Uczestniczyliśmy w spotkaniu we Wrocławiu z PKP, z wykonawcą dokumentacji i koszty nie są dzisiaj jeszcze oszacowane. To, co wynika ze wstępnego studium planistyczno-prognostycznego oraz wstępnych analiz, to jest około 320 milionów złotych. Taki też był wniosek, z czego zabezpieczenie w programie Kolej Plus to jest 85%. 15% to wkład własny Urzędu Marszałkowskiego oraz gminy Bogatynia, bo niestety inne samorządy, w tym z powiatem zgorzeleckim. Ale powiedział, że może być tak, że nawet gmina tylko 5% będzie mogła dołożyć. Dlatego, z tych optymistycznych wiadomości. Tak, dlatego też dopiero jak skończy się dokumentacja, będziemy mieli ostateczny kosztorys. Co więcej, dzisiaj ten kosztorys jest... Ten, o którym mówię, 320 milionów złotych, jest orientacyjny, dlatego że dopiero teraz są w terenie prowadzone prace, jest przygotowywana dokumentacja, są proponowane i ustalane rozwiązania, jest analiza. Między innymi byliśmy na tym posiedzeniu i był temat realizacji czy zasadności realizacji przystanku w Posadzie, dzisiaj nazwany to Bratków Zgorzelecki. I udało nam się przekonać zarówno inwestora PKP i Urząd Marszałkowski, jak i wykonawcę dokumentacji o zasadności tego przystanku. Będzie tam w ramach cyklotrasy dolnośląskiej ścieżka pieszo-rowerowa. Co więcej, tam niedaleko stacji jest Nysa, a po drugiej stronie Nysy jest Marienthal. Mhm. I mamy plan... Jest przejście, mostek, jest można... Mamy plan, żeby to przejść. Właśnie połączyć, żeby to zrealizować. Są piękne grądy w Posadzie, jest piękny zieleń, a stawiamy też na rozwój turystyki. I udało nam się przekonać. Ale o ostatecznych kwotach, które będą dotyczyły realizacji tego zadania, dopiero będziemy wiedzieli, jak będzie już dokumentacja. Co więcej, środki z Unii Europejskiej również mogą wesprzeć tą inwestycję. Tutaj nie ma zakazu, że musi być tylko sfinansowane z rządowego programu Kolej Plus. Możemy pozyskać inne środki również na dokończenie tego zadania. Uważam, że to jest jeden z elementów rozwojowych. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj, kiedy organizujemy fora, kiedy organizujemy jakieś spotkania, wydarzenia, dzisiaj ludzie mówią tak, okej, jest jakiś tam autobus, prywaciarza, ale 20, a potem my nie mamy się ani jak wydostać, a są wieczorem na przykład różne koncerty. Przyjeżdżają do nas ze Zgorzelca, no z jednej góry i w weekendy też. Ale bardzo ważna informacja, już w marcu będzie ruszał od nas Flixbus Praga-Gdańsk, więc do Wrocławia, czy do Pragi, czy no, gdziekolwiek. To niespodzianka, no. Miałem jeszcze nie ogłaszać, ale skoro mówimy o komunikacji, to dobrymi informacjami też trzeba się dzielić. Spod Ogólniaka będzie tego przystanku startował i to też już ułatwi. Chciałbym też podkreślić, bo bardzo dużo mieszkańców ogląda Państwa program, więc też chciałbym powiedzieć, że niestety my na prywatnych przedsiębiorców, którzy dzisiaj świadczą usługi, nie mamy wpływu.
I my nie jesteśmy w stanie, nawet zakupując te autobusy, co więcej, GPO już wysłało pracowników na kursy prawo jazdy, mają już prawo jazdy, więc nie chcemy tworzyć nowego podmiotu, tylko w ramach GPO rozszerzyć działalność, by to nasi pracownicy, nasi mieszkańcy również, że tak powiem, mieli pracę i świadczyli te usługi czyli dla co, naszych mieszkańców. Będą obsługiwali te autobusy miejskie, które pozyskacie, te elektryczne z projektu. Tak. Natomiast połączenia i tutaj właśnie to wyjaśnienia trzeba rozróżnić. Niestety jest gmina, jest powiat, jest województwo i w relacjach międzymiastowych, międzygminnych to powiat odpowiada za komunikację autobusową. My w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej próbujemy, już jest szkic nawet takiego porozumienia gminno-powiatowego, by wspólnie, nawet jest opracowana taki dokument, koncepcja transportu międzygminnego oraz transgranicznego i dążymy do tego. Natomiast połączyć interesy wszystkich gmin i jeszcze powiatu nie jest łatwo, ale nad tym ale też pracujemy. Ale mamy doświadczenie, bo jeździ przecież autobus z Citał przez Czechy do I też zachęcamy do korzystania właśnie z tej komunikacji międzynarodowej. Co prawda w weekendy, ale jest. Rozszerzyliśmy, udało też się. Jesteśmy otwarci na głosy mieszkańców. Między innymi ten autobus od niedawna zatrzymuje się w Opolnie Zdroju. Kiedy wcześniej przejeżdżał, dzisiaj udało nam się, by dołożyć ten przystanek. Mieszkańcy też właśnie w weekend mogą korzystać nie tylko do Świeradowa dojechać, czy do Niemiec, czy do Czech, ale również chociażby do Bogatyni, bo wiemy, że komunikacja jest bardzo, bardzo istotna. Dlatego trzeba pamiętać, kto za co jest odpowiedzialny. My możemy się starać i to robimy, działamy, dokładamy powiatowi chociażby do drogi do Opolna Zdroju, wychodzimy z inicjatywami, natomiast jednak nie możemy. I tu jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć bardzo istotnej, bo była taka inicjatywa, żeby zrobić komunikację zastępczą. Na czas przygotowania kolei wprowadzić komunikację zastępczą. Z wiceprzewodniczącym Kretkowskim. I jest to, jego zdaniem jest to jak najbardziej, Bogatynia się kwalifikuje. I jest to możliwe, ale jest niekorzystne dla mieszkańców, dlatego że będzie dyskryminowało niektóre miejscowości. Bowiem zgodnie z założeniami, jeżeli ma być to komunikacja zastępcza, to autobus może się zatrzymywać tylko tam, gdzie jest planowany przystanek kolejowy. Więc proszę sobie wyobrazić, w Bogatyni startuje autobus, do Zatonia dojeżdża ok, ale w Działuszynie już się nie zatrzyma. Ponieważ w Działuszynie nie ma zaplanowanego przystanku kolejowego. Kiedy wprowadzimy taką komunikację, kolei. Tak, mieszkańcy Działuszyna, Wyszkowa, Wolanowa zostaną czyli odcięci. Czyli co, nie chcecie tego? To czy negocjujecie kolejna rzecz. Potem kolejne miejscowości zostaną odcięte. To oczywiście trwają rozmowy, czy nie można rozszerzyć. Natomiast tu jest wątpliwość, ponieważ jeżeli rozszerzy, to nie będzie komunikacja zastępcza, tylko nowy przewoźnik. I to nie jest I takie... gmina musiałaby dopłacić, bo dokładnie. Wspomniał o tym tak. Pan Kretkowski. Dokładnie. Dlatego też... Działamy z powiatem i ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, by zapewnić tą komunikację autobusową między Zgorzelcem a Bogatynią. Działamy, by zapewnić dobrą komunikację właśnie w gminie, czyli już mamy gwarancję tych środków, tych autobusów elektrycznych to tej kiedy komunikacji. One już wyjdą na nasze drogi? To znaczy tak, w tym roku jest duża szansa, że już zostanie podpisane z Urzędem Marszałkowskim, bo Urząd Marszałkowski jest jak gdyby dysponentem tych środków z Unii Europejskiej, tu się wszyscy rozliczamy, więc jeżeli pójdą jeszcze przetargi w tym roku, to w przyszłym roku już ta komunikacja, nie chciałbym być skrajnym optymistą, że jeszcze w tym roku, ale w przyszłym roku to już będzie. Z tego względu też proszę pamiętać, że perspektywa unijna to jest 21-27, a my już mamy 24 rok, więc ta dokumentacja, te procedury tyle trwają, że potem będzie trzeba szybko, intensywnie działać, by wydatkować te środki, ale jak się ma konkretny plan, jak się ma już przygotowaną wizję i wie się, co chce, no to tylko teraz przetarg, autobusy, mamy przygotowanych kierowców, mamy firmę, naszą spółkę GPO, która podejmie się tego wyzwania i ułatwi to naprawdę życie mieszkańcom i południa, i północy gminy, ale także mieszkańcom Bogatyni, bo nasza linia no niestety też nie dojeżdża wszędzie, a koszty, które ponosimy, musimy dopłacać w ogóle, żeby prywatny przewoźnik jeździł do Jasnej Góry, do Wyszkowa, Wolanowa, w ogóle jakikolwiek autobus, żeby jeździł. Więc... I powiem tak, jeździ niepunktualnie, czasem w ogóle nie jeździ, nie wspomnę o kosztach, o tym, ile kosztuje bilet. No, to już... Monopolista no. Narzuca warunki i... Kolej 28 rok, nadal się trzymamy tego terminu, to jest ten czas, kiedy powinniśmy, moglibyśmy... Idzie wszystko zgodnie z planem. Przyjechać. Firma, która wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji, powiem w ten sposób, jest jedną z lepszych firm
we współpracy, którą miałem doświadczenie przez ostatnie lata. Na bieżąco przekazuje informacje, na bieżąco pyta, robi ustalenia, nie zostawia nic. My widzimy, jak postępują te prace, tak? Chociażby z tymi przystankami. Teraz weryfikowaliśmy, czyli start. Ja nie mówię nigdy, że się będzie kolej kończyła w Bogatyni, tylko zaczynała. Tu będzie ten pierwszy przystanek, gdzie będzie pociąg wyjeżdżał. I też pierwsza koncepcja była, żeby dojście było od strony ulicy Batorego, od komisariatu policji. Ale my przecież nie po to rewitalizowaliśmy i cały czas rewitalizujemy park byłych włókniarzy bogatyńskich i tam chcemy zrobić właśnie taką zajezdnię, tam żeby autobusy elektryczne przyjeżdżały, zrobić peronik i żeby od tej strony właśnie mogli mieszkańcy korzystać z kolei. Dzisiaj trzeba popatrzeć na Dolny Śląsk i tu trzeba wielkie ukłony przed sejmikiem województwa dolnośląskiego, który naprawdę inwestuje w kolej, przywraca takie trasy, chociażby Karpacz, nie Karpacz, inne, gdzie też mają obawy, czy mieszkańcy nie będą korzystać. Nie możemy mówić o rozwoju miejscowości, kiedy nie ma transportu. Dokładnie. To jest pierwsza rzecz. Dokładnie. Więc idziemy wielotorowo, ale wszędzie jest realizacja. Mm-hmm. Jeszcze chwilę cierpliwości. No, przystanek w Porajowie. Realny, nierealny? Jak się ma sprawa tak, na dziś? To jest sytuacja bardzo skomplikowana z tego względu, że tam obowiązuje umowa trójstronna. Bardzo w ten temat zaangażował się pan ambasador Polski w Czechach, który nas odwiedzał, gdzie były spotkania, chociażby w Hradku nad Nysą, również przedstawiciele mieszkańców Porajowa uczestniczyli w tym spotkaniu. Również był minister chyba transportu kraju saksońskiego w tym posiedzeniu uczestniczył i każdy z krajów opracowuje jak gdyby nowelizację tej umowy, tak, nowe zmiany, żeby ją stali, bo to nie wiem, czy 53, czy 56 rok ta umowa została podpisana, ale powiem tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I kwestią już nie tyle jest, czy może ten pociąg przejeżdżać, czy nie może. No przejeżdża, tylko żeby się zatrzymał. Ale w kwestii dalszej przyszłości, tak? Mhm. Czy to Polska odpowiada, Niemcy czy Czechy? Tu jest porozumienie, tak? Możemy. Ale kto sfinansuje ten stan infrastruktury kolejowej jest do remontu. To musi zostać. I tu trwają, jak to wspomniał i ministerstwo nasze i również niemieckie, piłeczka jest po stronie Czechów. To oni muszą teraz zadeklarować udział w remoncie i tak dalej. I dopiero na tym etapie, gdy będzie to porozumienie, możemy mówić o przystanku. Dlatego, że występowaliśmy między innymi do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, do Ministerstwa Infrastruktury, do PKP o to, żeby zorganizować. Nie może być zorganizowany transport polski na tej linii. Z tego względu, że tak jak nam tłumaczono w Urzędzie Marszałkowskim, transport na odcinku polskim to jest jeden przystanek, drugi przystanek, jakieś relacje. Jak tam wprowadzić polskie pociągi? No nie ma połączenia, tak? Więc tam musi być tylko przewoźnik niemiecki bądź czeski. I to po ich stronie leży jak gdyby inicjowanie i angażowanie się w budowę przystanku. Po pierwsze, czy im się to opłaca, czy będą w stanie wprowadzić takie zasady, tak, płatności w złotówkach, płatności, bo nie można dyskryminować, jeżeli w kraju jesteśmy, w Polsce, to tak jak chociażby w autobusie tym, który jeździ, prawda, można płacić i koronami, i euro, i polskimi złotówkami. Więc to jest do zrobienia, ale tu musi być z ich strony. Bardzo czekamy na to porozumienie, by potem kolejny raz upomnieć się, tak, o ten przystanek. My również zaoferowaliśmy na tym spotkaniu, że jesteśmy w stanie partycypować w budowie tego przystanku, bo to, że będzie trzeba przygotować infrastrukturalnie tory, peron, no ale też trzeba jeszcze jakąś infrastrukturę do tego dobudować, tak? Chociażby jakąś wiatę, jakieś miejsce dla oczekujących i całą tam ścieżkę chociaż. Dokładnie, dojście do tego. Więc temat nie jest skreślony, jest bardzo trudny i też są mieszkańcy z Porajowa, zwłaszcza pan Marek, który bardzo aktywnie działa tutaj w tym temacie, również do nas przysyła pisma, my również wysyłamy do różnych instytucji. A to dobrze, ale może więcej mieszkańców oczywiście powinno się angażować. Dokładnie. Może z naszej strony, ze strony gminy Bogatynia, ze strony urzędu, ze strony mojej jest pełna chęć i wola, by ten przystanek w przyszłości tutaj w Porajowie powstał. No dobrze, jesteśmy w kampanii wyborczej. 7 kwietnia wybory samorządowe. Pan ubiega się, już zapowiedział to pan, ubiega się pan o ponowny wybór na stanowisko burmistrza miasta i gminy Bogatynia. Nie ma pan dość?
Nie. I to, co od samego początku powiedziałem, moja misja Bogatynia w gminie Bogatynia zaczęła się 11 września 2020 roku i myślę, że wtedy to była taka decyzja bardzo spontaniczna, bardzo energiczna. Jest wyzwanie, jest misja Bogatynia, idziemy. Pani redaktor, ja dzisiaj się zastanawiam, jak ja to wszystko przeżyłem. 9 miesięcy kampania, 6 terminów wyborów w gminie, gdzie no, nie znałem za wiele osób. Wsparcie było różne. Jedni współpracowali, widzieli ten potencjał, będzie dobrze. Inni mówili, a nie wiadomo kto, odsuwali się. Ale byli też tacy, którzy przeszkadzali. Dzisiaj już tak jest mniej tych przeszkadzających. Myślę, że już też zauważyli owoce tej pracy. Ale powiem, że mimo upływającego czasu jest cały czas ta sama energia. A to, co mnie buduje, to właśnie relacje z ludźmi. Dzisiaj jest, ja znam tutaj więcej osób. Dzisiaj wiem i to, co zawsze podkreślam, że Bogatynia trzyma energię, nie tylko tą energię produkowaną z węgla w elektrowni Turów, ale przede wszystkim tą energię w ludziach. I to mnie motywuje, żeby ubiegać się o reelekcję, o kolejną kadencję, tym bardziej, że ta nie była pełna. Mm-hmm. Więc nawet nie miałem możliwości zrealizowania. Tylko dokończę, pani redaktor. Musi pan też służbowo zaglądać do internetu. I zaraz do tego też się odniosę. I ci ludzie, ja dzisiaj nie mógłbym spojrzeć sobie w twarz, mówiąc, mam dojść, zostawiam wszystko, idę, radźcie sobie sami. Nie, nie, nie. Jestem zbyt odpowiedzialny. No tak zrobił i zbyt, poprzedni burmistrz. No dlatego kapitan nie powinien schodzić ze statku, być z ludźmi do końca. Chyba, że mieszkańcy powiedzą, zrobiłeś swoje, możesz iść, papa. Ale myślę, że tego nie zrobią. Jestem gotowy do działania. Mamy fantastyczną ekipę również do rady. Mam fantastycznych współpracowników. Chcemy dalej działać, a co najbardziej buduje? Ten entuzjazm, który jest w ludziach, to pragnienie i posiadanie tej nadziei, że już widzą, że jest lepiej, a będzie jeszcze lepiej, bo nie rzucamy słów na wiatr, konkretne się dzieją rzeczy. Natomiast hejt był, jest i niestety będzie, chociaż walczymy z tym mocno. No ale mocno. Nie ma pan jakby chwili takiej wątpliwości, że otwiera pan ten internet i ten znowu, i ten pisze, i takie wyzwiska, pani takie redaktor, obrębne, że w zasadzie jestem, już nie ma się czego jestem już też trzymać. Doświadczony, szybko zacząłem pracę czy działania społeczne w samorządzie, byłem 10 lat sołtysem, przewodniczącym rady, radnym, potem zajmowałem stanowisko kierownicze jako wicedyrektor w szkole do spraw wychowawczych, pracowałem 5 lat w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, więc człowiek oddawał serce tym młodym ludziom, ale w zamian nie zawsze miał to serce. Czasem miał właśnie wyzwiska, krzyki i to też jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z właśnie wyzwiskami, tym bardziej, że one nie są zawinione przeze mnie. Ja nie czuję, że ktoś mnie zwyzywał, ktoś mnie obraził, a takie teksty, jakie są, jesteśmy w telewizji, więc nie mogę tutaj cytować, ale są okropne. Natomiast ja jestem odporny na to i już doświadczony w życiu, że żaden hejt, żadne wyzwiska, żadne obelgi mnie nie pokonają. Ja widzę tą nadrzędną realizację celu, czyli praca z mieszkańcami, bycie z mieszkańcami i kiedy jest, nawet niedobre słowo, ale uśmiech, albo kiedy idę, chociażby, nie wiem, spaceruję często na Zalewie, widzę ten pump track, idę PKS-em, jadę do Bratkowa, do Świetlicy, idę na Różaną, do Porajowa i tak dalej i widzę, że mimo tego hejtu, mimo tej nienawiści wylewanej w internecie, chociaż powiem pani redaktor, że ostatnio byłem zszokowany, kiedy kupowałem pączka w nowej pączkarni w Bogatyni, również spotkałem się z taką bardzo niemiłą sytuacją, że pani... No więc emocji jest dużo i na pewno w kampanii ale również lepiej będzie. Lepiej osobiście, bo można się obronić, wytłumaczyć, najgorszy jest, i to co pani redaktor mówi bardzo istotne, najgorszy jest hejt anonimowy. Jeżeli ktoś ma coś do mnie, nie ma problemu. Ja stanę do debaty, do rozmowy z każdym, chętnie wyjaśnię różne tematy, ale niektórzy po prostu mają... nie wiem, czy to już jest ich sposób na życie, czy to jest wylewanie jakichś swoich problemów, jakichś nieosiągnięcia jakichś celów życiowych. Nie wiem, ale natomiast to jest przykre. Oczywiście apeluję do wszystkich, by jednak dyskusja, debata, słowa, które padają w internecie, gdziekolwiek, na ulicy, były z poszanowaniem drugiego człowieka. To jest najważniejsze, żeby szanować. Możemy się różnić, możemy mieć różne poglądy, możemy dyskutować, mówić, mi się to podoba, mi się to nie podoba, ja bym to zrobił tak. Oczywiście, na dyskusję jesteśmy otwarci. Zresztą przykładem
problem jest ta upływająca kadencja Rady, gdzie niektórzy mówią, że dobrze mieć swoją Radę. A my tutaj pracujemy z wszystkimi radnymi. Ja szanuję każdego radnego, czy reprezentuje takie poglądy, czy inne, czy takie stanowisko, czy nie. Zresztą pani redaktor doskonale wie, bo również transmitujecie sesje. Czasem te sesje trwają po kilka godzin, 5, 6, 7 godzin, ale to jest właśnie dyskusja, wymienianie się argumentami, a nie obrażanie się, a nie wyzywanie się. Więc mam nadzieję, że również mieszkańcy widzą to, że tych hejterów to jest taka sfrustrowana grupka, ta sama, która po prostu ma taki sposób na życie i myśli, że kogoś to boli, a ja chciałbym jasno powiedzieć, mnie to nie boli. No dobrze, tak jak wspomniałam, jesteśmy w kampanii wyborczej. Hasła, za którymi pójdą czyny, tak, pana komitetu, to? Pani redaktor, tak jak przed chwilą powiedziałem, zaczynałem 11 września 2020 roku, potem złożyłem ślubowanie jako wybrany burmistrz 5 lipca 2021 roku, a w kampanii szedłem z hasłem "Dobry start dla Bogatyni". I ten start rzeczywiście się zrealizował. Kiedy dzisiaj patrzę na swoją ulotkę wyborczą, aż z niedowierzaniem patrzę, zrealizowane, w trakcie realizacji zaplanowane, prawie 90% tego, co powiedziałem, jest zrealizowane i to bardzo buduje. Więc skoro taki był dobry start dla Bogatyni, to teraz dobry czas dla Bogatyni, by to kontynuować, by nie pozwolić, by te plany, te działania, ta dokumentacja zostały zmarnowane. A dlaczego? Dlatego, że już nie jeden był, który szykował dokumentację, która potem była wyrzucana do kosza. A my dzisiaj to, co przygotowujemy, realizujemy. To są niezrzucane słowa na wiatr, to jest dobry czas dla Bogatyni i wierzę, że z mieszkańcami damy radę dokończyć te wszystkie inwestycje, zaplanować kolejne, realizować i tworzyć fantastyczne warunki do życia, do mieszkania tu w Bogatyni, ale nie tylko w mieście i w gminie, bo cała gmina jest bardzo ważna. Nie boi się pan, że to wsparcie rządowe nie będzie już takie, jak było? No na pewno nie będzie, bo są jakby dwie różne opcje polityczne. Tutaj się absolutnie tego nie boję, bo trzeba sobie przypomnieć i jasno powiedzieć, że kreowana w przestrzeni medialnej opinia, że tylko dostawali swoi, jest nieprawdziwa. Ja zachęcam i zapraszam. No, pierwszy przykład z naszego powiatu, kiedy uczestniczyłem w takim programie Śniadanie Samorządowe w TVP, też ktoś tam powiedział, o, bo wy dostajecie tylko, a inni nie dostają. To ja zachęcam, żeby zweryfikować... Skorzelec tyle nie dostał, co Bogatynia. Zachęcam zweryfikować, kto rządzi dzisiaj powiatem? Platforma Obywatelska. Kto buduje Dom Pomocy Społecznej w Bogatyni? Platforma Obywatelska. Skąd dostała ponad 20 milionów na tę inwestycję? Od polskiego rządu, który był rządem Prawa i Sprawiedliwości. Pani redaktor, zgadza a to jest się. Tylko jeden przykład. Można mnożyć przykłady. Zachęcam do zweryfikowania, popatrzenia na Sulików, na Zawidów, na Lubań. To nie są samorządy. Zgorzelec też otrzymywał środki. Zgorzelec otrzymywał, zgadzam się, ale nie tyle. Węgliniec, nie to, żebym narzekała, ale... Ale pani redaktor, ja tylko próbuję pokazać, że środki są. Co więcej, nie patrzymy na opcje. Jeżeli rząd, który został wybrany, szedł z hasłem, dla nas nie ma różnicy, czy ty tak, czy wy owacy, my będziemy działać. Więc teraz ja liczę na to, że zweryfikują i zrealizują swoje słowa. Ale pomijając to, ponieważ już pierwszy sygnał jest ten, że Polskiego Ładu nie będzie, a nawet w Bolesławcu padło takie sformułowanie, nie od zwolennika byłego rządu, tylko od obecnego, mówi, no niestety, czemu oni to wyrzucają? Takich pieniędzy i takim dofinansowaniem, tam było 2 albo 5% tylko wkładu własnego i tak łatwo rozliczanych w sensie procedury nie było nigdy w polskim samorządzie i jak się okazuje nie będzie. Ale może będą inne projekty, inne programy. Co więcej, chciałbym pani redaktor powiedzieć, że od 13 grudnia jest już inny rząd, a ja w poniedziałek przywożę kolejne miliony do Bogatyni. Więc mamy autobusy, mamy zalew, mamy wsparcie na starcie, a to jest tylko przykład, to są kolejne, więc ja nie widzę tutaj powodów, gdyby taka zasada obowiązywała w Polsce, to rzeczywiście mielibyśmy ogromne dysproporcje. Proszę pamiętać, że praktycznie do każdej miejscowości te środki rządowe płynęły i ja nie widzę powodów, by to się zmieniły. Być może nie otrzymalibyśmy 93 milionów na strefę ekonomiczną, ale te środki mamy i teraz trzeba nie pozwolić ich zmarnować, nie pozwolić, by nie dokończyć tej inwestycji. A przykład tego, że słowo i czyn idzie w parze w przypadku mojej osoby,
to ja daję gwarancję, że te zapowiedzi, które były i które są, one zostaną zrealizowane. No i kampania wyborcza, no już pojawiły się pierwsze plakaty, wiszą od kilku dni, tanie ciepło dla mieszkańców Bogatyni. Hasło na czasie bardzo, no i co pan na to? Pan też ma takie hasło? Pani redaktor, jeżeli chodzi o ciepło, były już dwie sesje chyba Rady Miejskiej, były rozmowy, była petycja, pod którą również się podpisałem, bo kto z nas nie chciałby taniego ciepła, tanich opłat i no też czekamy na paliwo po 5,19, które było zapowiadane i jakoś na razie się doczekać nie możemy. Ale co jest bardzo istotne, wpada w przestrzeni medialnej takie sformułowanie, że ciepło powinno być za darmo, bo to jest produkt uboczny. No za darmo nie. Ja weryfikowałem ale to. Ale może nie za 1500 miesięcznie. Ja weryfikowałem to, sprawdzałem. To jest produkowane ciepło specjalnie dla nas. To jest tak, jak gdyby nasza ta ciepłownia. Są koszty tego wyprodukowania. Potem mamy przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, które musi kupować. My sami nie wytwarzamy tego ciepła. Więc jeżeli my mamy takie koszty, które są skupna tej energii cieplnej, o taką taryfę wystąpiło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, a to zatwierdza URE. Więc Urząd Regulacji Energetyki weryfikuje, czy to są kwoty realne, czy nierealne, czy są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Oczywiście przygotowujemy i też cały czas apelujemy, jak i do poprzedniego rządu, jak i do tego rządu, o zweryfikowanie, o sprawdzenie, może o zastosowanie jakichś innych rozwiązań, które by spowodowały, żeby to ciepło dla Bogatynian zostało obniżone. I tutaj nie ustajemy w tych działaniach, natomiast byłoby nie w porządku wobec mieszkańców, znając, jak wygląda cały proces, jakie jest stanowisko aktualne tych decydentów o tym, o kwocie tego ciepła, mówić mieszkańcom, będziecie mieli tanie ciepło. To byłoby nieuczciwe. No tak, ale zostawienie ich z taką podwyżką ale my nie zostawiamy. To też nie jest uczciwe. Ale dlatego mówię, my nie zostawiamy, działamy, czekamy na odpowiedzi od instytucji, od osób, do których wystosowaliśmy pisma, by zweryfikować to, by sprawdzić to, być może obniżyć tą taryfę, więc tutaj cały czas podejmujemy z tej strony działania. A nie zostawiamy. Z dyrektorem elektrowni wystarczy to jakoś. Z dyrektorem elektrowni były prowadzone i dyrektor elektrowni ma nad sobą również, to nie jest tak, że dyrektor elektrowni tutaj decyduje o wszystkim, ma nad sobą, tak jak my mamy, tak jak PEC ma nad sobą Urząd Regulacji Energetyki, tak i samo elektrownia ma nad sobą GieKSE, GieKSE ma nad sobą PGE i tak dalej, więc to nie jest tak, że to są wszystko spółki, tam obowiązują też przepisy prawne, więc tak, i to jest... To właśnie komplikuje, że to oni nie mogą działać wolontariacko, tak, żeby dostarczać coś poniżej kosztów, tak, bo zacznie się zarzut działania na szkodę spółki. Niestety, to są przepisy prawa handlowego i my ich nie ominiemy. To tak samo jak, szanowna pani redaktor, warto to przypomnieć, kiedy GPO staczało się na dół decyzją, po ile chcecie śmieci. Było po 15, po 7,50. Do czego to doprowadziło? To są skrajnie nieodpowiedzialne decyzje, które doprowadziły do upadku prawie spółki. My dzisiaj musimy inwestować ogromne środki w instalacje, a mieszkańcy też ponoszą niestety koszty, chociaż te koszty udało nam się utrzymać na takim poziomie, jak jest w większości miejscowości wokół, że nie są zbyt radykalnie wysokie, one są na takim samym poziomie. Nawet w Zgorzelcu, wspomnianym przez panią, są dużo, dużo wyższe, bo tam są liczone od zużycia wody. Więc moja ciocia, która mieszka w Zgorzelcu, jednoosobowo płaci 59 zł za śmieci, za jedną osobę. My mamy 39 zł za osobę. Natomiast inwestycje, kupiliśmy śmieciarki, zainwestowaliśmy. Fantastycznie się spółka podnosi, rozwija. Jeszcze dużo do ideału, ale też jest, co bardzo ważne, trzeba powiedzieć, TBS też staną na nogi. PEC również, chociaż mieszkańcy nie płacą i to jest właśnie duży problem mieszkań komunalnych. Mogą nie płacić dalej, no bo te ceny mieszkań komunalnych wywindowały. Tylko trzeba też pamiętać, że wszystkie czynniki ciepła poszły do góry. Jeżeli ktoś ma ogrzewane prądem,
płaci dużo, dużo wyższe rachunki. Jeżeli ktoś ma węgiel, ja osobiście mam piec na ekogroszek, gdzie jeszcze niedawno płaciłem za tonę ekogroszku 990 zł, dzisiaj to jest blisko 2000 zł, więc podwyżka o 100%. A był czas, kiedy był kryzys energetyczny, że tonę kupowaliśmy po 3700 zł, więc są to ogromne, próbujemy, natomiast byłoby nie fair wobec mieszkańców powiedzieć, będzie tanie ciepło. Oczywiście, i tutaj też informacja jeszcze może nie do przekazania w całości, ale też planujemy zgodnie ze strategią i ze strategią transformacji energetycznej budować alternatywne źródło ciepła. Na razie to jest na etapie projektowym, więc jak będę już znał szczegóły, dla miasta. Mhm. To a też co z Sieniawką? Mógł... Radny Oliasz tutaj był jakiś czas temu i mówił, no tam jest, no trzeba pompy ciepła budować, trzeba budować alternatywne, nowoczesne źródła energii, takie źródła ciepła, takie, które zabezpieczą mieszkańców. Pani redaktor, co tam poszło nie tak? Pani redaktor, w Sieniawce nie jest problemem źródło ciepła, tam jest problemem infrastruktura. Jaka jest tych budynków? Wysokie mieszkania, nieocieplone i to jest największy problem. Jeżeli chodzi o kotłownię, my przekazaliśmy, zabezpieczyliśmy środki w budżecie, wykonaliśmy kotłownię olejowo-gazową, bo na etapie projektowania gaz był rzeczywiście w atrakcyjnej cenie i zresztą była promowane to rozwiązanie przez Unię Europejską, przez Polskę, żeby iść w gaz, bo to jest rozwiązanie przyszłości właśnie tych alternatywnych źródeł ogrzewania. Mieliśmy problemy techniczne i tutaj nie uciekamy od tego. Rzeczywiście na etapie realizacji tej inwestycji doszło do kilku problemów technicznych, które natychmiastowo były podejmowane próby rozwiązania. Nie zawsze można było od samego początku, od momentu zgłoszenia od razu przywrócić to ciepło. Rzeczywiście były niższe temperatury. Natomiast zachęcam, by zweryfikować i głębiej wejść w ten temat, że te niskie temperatury w niektórych mieszkaniach, to trzeba zaznaczyć, w niektórych mieszkaniach były od lat. Z tego względu właśnie, że tam jest taka infrastruktura. Jeżeli ktoś ma mieszkanie poddaszowe, czy na ostatniej kondygnacji, przed samym strychem, który jest nieocieplony, gdzie są inne walory. Ale mieszkańcy mówią o zimnych kaloryferach. No, zdarzały się przypadki, ale zachęcam, mówię, do zgłębienia tego tematu, przeprowadzenia wywiadów, wizji i działań. Nie mówię, że nie. Były rzeczywiście chwile, gdzie mieliśmy problem techniczny, który został zażegnany, była ta inwestycja zrealizowana. Co więcej, ta instalacja, która jest, te rury, które były wielkie, to też powoduje, że zanim to ciepło dotrze do mieszkańców, rozgrzeje te kaloryfery, jest już długi upływ czasu. My wymieniamy. My nie zostawiliśmy mieszkańców samych. Podjęliśmy przez tyle lat, nikt nie podejmował działań. To dzisiaj my podejmujemy decyzję i wymieniliśmy kotłownię z problemami technicznymi, ale będzie. A może po prostu trzeba tych ludzi stamtąd wysiedlić? Gdzie, pani redaktor? No ja nie wiem gdzie. No, to dlatego my nie mamy, zaraz jeszcze do tego nawiążę, ale tylko dokończę inwestycję. Może oddać budynki dla szpitala. Pani Zofia Barczyk tam się cały czas rozbudowuje i potrzebuje przestrzeni. Wymieniamy rury, wymieniamy instalacje, zmieniamy teraz na cieńsze rurki, tak żeby to ciepło szybciej dochodziło do mieszkańców. Kolejne inwestycje są w tym roku zaplanowane w budżecie. To jest wymiana kolejnych rur, kolejnych wszystko instalacji. Wszystko w Sieniawce, w tym samym Sieniawce, tym tak. I co więcej, jeszcze zmieniamy... Już mamy też porozumienie z Tauronem, że będziemy wymieniać instalację elektryczną, tak by każdy mieszkaniec mógł mieć odrębny swój licznik, odrębną umowę, by podpisał umowę z Tauronem, nie przez MZGK, tylko osobiście, żeby sobie tyle tutaj to uregulował i być może przeszedł na ogrzewanie elektryczne, jeżeli będzie dla niego korzystniejsze. Natomiast weryfikowaliśmy pompy ciepła i pani redaktor, byliśmy na spotkaniu, gdzie pompa ciepła nie jest w stanie ogrzać takiego budynku. Co więcej, musiałaby być i tak w każdej klatce dodatkowo piec na olej, dla który by stabilizował te dostawy. To są zbyt duże budynki. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Więc to rozwiązanie, które poszło ponad 1 100 000 plus rury prawie 1,5 miliona z problemami technicznymi, ale to jest pierwszy etap. To nie rozwiąże wszystkich problemów, ale idziemy kolejne. No to jak zliczyć te miliony, to możesz budować coś po prostu dla tych mieszkańców. Pani redaktor, weryfikowaliśmy. Budowa trzech kratek schodowych po 12 mieszkań to jest około 28 milionów złotych.
złotych. Więc tutaj proszę sobie teraz przeliczyć, tam jest 144 mieszkania. Co więcej, my potrzeb mieszkaniowych nie mamy zaspokojonych przez wszystkich mieszkańców, bowiem chociaż już jest też tutaj warto powiedzieć, że na liście oczekujących jest na podstawowej 15, na socjalnym 20 rodzin, a kiedy przychodziłem w 2020 roku, lista nie zamykała się w 200 pozycjach, więc porządkujemy, przekazujemy mieszkania, remontujemy, stopniowo nie jesteśmy w stanie. Dzisiaj nie mamy takich narzędzi, takiej możliwości. Oczywiście teraz będziemy weryfikować nowe środki z Unii Europejskiej, będziemy szukać tych rozwiązań, żeby budować. Natomiast my musimy zagospodarować tą przestrzeń, którą mamy, tą przestrzeń komunalną i mieszkańcy nie będą czekać w Sieniawce 2, 3, 4 lata na wybudowanie czy 5 lat na wybudowanie nowych budynków, tylko oczekiwaliby natychmiastowego przejścia, więc nie możemy ich zostawić bez żadnych inwestycji, bez prób naprawienia tego wszystkiego. I chciałbym pani redaktor powiedzieć, bo znowu wracamy do Zgorzelca. W Zgorzelcu wybudowano nowe bloki, nieoddane, problemy z wykonawcą, kłopotów. I to też chcę podkreślić, że żeby mieszkańcy Bogatyni byli spokojni, że problemy i kłopotów nie tylko ma Bogatynia, ale także inne miejscowości, tam gdzie samorząd, tam gdzie przetargi, tam gdzie firmy, tam i są takie kłopoty, ale z ogłoszenia wynika, że czynsz za to mieszkanie dla miasta to jest 41 zł za metr kwadratowy. Nie jest tanie, ale nowoczesne, dobrze... Pani redaktor, wyobraża pani sobie płacić ogrzane za 50-metrowe pomieszczenie 2000 zł czynszu, plus ciepło, plus woda, plus inne opłaty, to wyjdzie ponad 3,5 tysiąca. Kogo dzisiaj stać na takie opłaty? Stać tych, którzy mogą sobie na takie mieszkanie pozwolić, wynająć, kupić i tak dalej. Przecież to będzie 41 zł, to tak jak na rynku wtórnym u prywaciarza. Ktoś wynajmuje, nawet taniej ale wynajmują jest drogi mieszkania. Zgorzelec jest drogi, ale pokazuje, raczej pokazuje, tylko pokazuje to, że to nie wynika, że to nie wynika z tego, że wybudujemy i my możemy sobie dać czynsz, jaki chcemy, tak? Tu, to tam było w tym tak zwanym, w cudzysłowie, partnerstwie publiczno-prywatnym, bo miasto dało działki, tak? Była firma, która budowała. Nie, tam było partnerstwo tylko między gminą, między miastem, a BGK. Tam w ogóle nie wchodził partner żaden prywatny. Żaden zewnętrzny. Nie. No to tym bardziej. Proszę zobaczyć, 41 zł za metr, a u nas mieszkanie komunalne na dzień dzisiejszy oczywiście są plus i minus, ale średnio 3,30 za metr kwadratowy, więc to takie są potrzeby. My dzisiaj, kiedy weryfikujemy listę mieszkaniową, to naprawdę zostały takie osoby, które naprawdę nie są zamożne i potrzebują takiego mieszkania. Na takie mieszkanie ich na pewno by nie było stać. Więc pytanie, jak, dla kogo budować te mieszkania? Skoro mamy substancję mieszkaniową i dzisiaj mamy trudności z utrzymaniem, z opłaceniem takich czynszów. Co więcej, proszę pamiętać, że my mamy mieszkaniom, koncentrujemy się na Sieniawce, a nie możemy zapominać o mieszkańcach Gdańskiego 53, Polna 8, Pocztowa 15, Pocztowa 2, Kościuszki 22. To gdzie są budynki mieszkalne? To są hotele, ale to są chcecie szkoły. Chcecie zrobić z tych budynków budynki mieszkalne? Tak. Czy raczej zaprzestać inwestowania? Nie, pani redaktor, substancja komunalna. Były hotel. Tak, substancja. No tu Dobre miejsce w tak, centrum. W tym przypadku jest inna kwestia, jeżeli chodzi też stan infrastruktury, to też jest inna rzecz. Natomiast proszę sobie wyobrazić dzisiaj, tak, Polną 8 przenosimy, Daszyńskiego 53, Kościuszki, ale co z tymi budynkami? To zostaje dalej na mieniu, my musimy o to zadbać. Będzie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, będzie między innymi Daszyńskiego 35, czyli byłe kino, tam uzyskaliśmy, robimy dokumentację, będziemy zmieniać dach, ale było wynajmowane. Dlaczego już nie jest wynajmowane? Dlatego, że był powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i powiedział, proszę wymienić kominy. My musieliśmy wymienić kominy. Teraz by powiedział, proszę wymienić dach. I my dla kogoś, kto prywatnie prowadzi biznes, robimy wszystko, tak? Ale piękny budynek. Piękny budynek i mamy pomysł na to. Mamy pomysł na to, ale to już te szczegóły przy kolejnej rozmowie, ale też przy programie wyborczym, bo myślę, że to miejsce naprawdę będzie fajne i będzie dużo osób z tego miejsca korzystać. Dlatego działamy. To tak, jeszcze kilka krótkich tematów. Czy flaga Unii Europejskiej zawiśnie przed urzędem
zbliżamy się do rocznicy 20-lecia wstąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. Pani redaktor, żeby postawić maszt, muszą być wszystkie formalności, dokumenty, uzyskane pozwolenie, zgłoszenie, zakupienie. Tak jak na ostatniej sesji mówiłem, taki wniosek padł, by taką flagę zawiesić, więc rzeczywiście będzie rocznica 20-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że to też jest okazja, by również zawisła na przykładzie też naszych miast partnerskich, tak jak wisi flaga Niemiec czy Czech, co również też różne odczucia mieszkańcy mają, ale skoro są takie ustalenia Związku Gmin, Związku Trzech Miast, przepraszam, czyli Hradka, Citał i Bogatyni, dlatego też chcemy się do tego dostosować. Powiem tak, jeżeli chodzi o realizację tego zadania, jest ono w trakcie, natomiast mówię, to nie jest tak, że my po prostu idziemy, montujemy marsz, zawieszamy flagę, tak? Więc cała procedura procedura formalna związana, to jest ogromna odpowiedzialność, tak? Postawienie masztu. Jeżeli coś by się stało, upadł, nie wiadomo, źle zabezpieczony i tak dalej, musi być zgłoszenie, musi być naniesiony na mapę i tak dalej, całe procedury formalne, ale działamy. Budżet na 2024 rok, w skrócie się da, bardzo poproszę, w skrócie 273 milionów do wydania. Tak. Czy 273 miliony do wydania? Tak, budżet bardzo duży, ale wszystko skrupulatnie zaplanowane. Ponad 70 milionów to są środki na inwestycje. I to trzeba podkreślić, że to jest chyba w historii Bogatyni rekord, który udało się uzyskać ciężką pracą, zaangażowaniem wielu pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy i staraniami władz samorządowych i to realizujemy. To wszystko, do czego się zobowiązaliśmy, realizujemy. Oczywiście w tych wydatkach trzeba też nie zapominać o tym, że są wydatki bieżące, które nas bolą, ale które ponosimy, między innymi milion miesięcznie jadosikowego, między innymi kilkadziesiąt milionów na oświatę. Oglądałem wywiad z panem radnym Oliaszem, który powiedział, że, bo burmistrz powiedział, że póki jest kopalnia, elektrownia, to będą wszystkie szkoły. I tak ja podtrzymuję to, bo my po prostu możemy sobie na to pozwolić, dlatego że my nie stanęliśmy na takim etapie. Koncentrujemy się na budżecie i tak zróbmy, tak zaoszczędźmy, tak zlikwidujmy, tak zróbmy. Nie zamierza pan robić reformy oświaty w gminie Bogatynia w przyszłych latach? To znaczy, zaraz powiem o tym. Tylko my szukamy rozwiązań. Jeżeli my wyciągniemy tu środki, to możemy utrzymać szpital gminny, dokładając 10 milionów prawie do pokrycia straty, ale inwestując, proszę zobaczyć, ZOL, stropodach, panele fotowoltaiczne, nowe oświetlenie, nowe wewnętrzne i zewnętrzne, tak, na tym będziemy teraz, zrobiliśmy podjazd i tak dalej, ile mnóstwo sprzętu. Działamy, ale fantastyczna jest współpraca, jest stowarzyszenie, które również pomaga, Fundacja PGE, o tych można by było rzeczach naprawdę dużo mówić. I teraz wracając, wydatki bieżące. My możemy sobie na to pozwolić, bo o zamykaniu szkoły to nie powinni decydować burmistrz czy rada, tylko mieszkańcy w porozumieniu tym, co się dzieje według danych demograficznych. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli nie będzie dzieci, to będzie trzeba konieczność podejmowania decyzji, którą szkołę przekształcić, którą przenieść, którą połączyć. Tu nikt nie mówi o likwidacji. Proszę zobaczyć o ogólniaku. Były, to zamknijmy, to zróbmy. Była zła atmosfera wokół ogólniaka. Udało się, otwierając się, ja powiedziałem, pani dyrektor, wszystkie kierunki, oby tylko dzieci były. Dwie klasy otworzyliśmy, tak? Teraz od września nie wiem, czy dwie klasy się nam uda, ale zachęcamy, zapraszamy. Powiem tak, jeżeli będzie współpraca ze strony mieszkańców, jeżeli nie będą tych dzieci wysyłać do prywatnych szkół, do Jeleniej Góry, do Wrocławia, do Krakowa, do Niemiec, do Czech, jeżeli będą mieli poczucie współodpowiedzialności za kształt bogatyńskiej oświaty, to uda się uratować wiele tych placówek. Natomiast jeżeli nie będzie ale tej współpracy, nie będzie... Ale demografia, to jest bezlitosne. Tutaj nie ma, to, ale nie pani ma z redaktor, czym dyskutować. My nie koncentrujemy się na tym, by przyjść i powiedzieć, proszę zamykać. Ja prowadzę rozmowy chociażby z mieszkańcami Opolna na każdym spotkaniu. Mówię, jeżeli nie będzie dzieci, to być może stwórzmy takie warunki, że 1-3 czy 1-4 będzie w Opolnie, a starsze dzieci będziemy dowozić. Może nie, ja, dla mnie na przykład nie wyobrażam sobie, żeby w Opolnie Zdroju nie było przedszkola. A wiemy, że budynek przedszkola został sprzedany. Mm-hmm. On jest w prywatnych rękach, jest PGE.
Dzisiaj może PGE, mamy oczywiście prolongatę terminu, mamy bardzo dobre relacje, oni nas stamtąd nie wyrzucą, ale przyjdzie ten moment, proszę zabrać dzieci. Więc to jest, żeby jak najbliżej miały dostęp te dzieci młodsze, bo te dzieci starsze sobie pozwolą. Co więcej, my musimy stworzyć odpowiednie warunki. Jeżeli będziemy mieli bardzo dobrą komunikację elektryczną, tak, z autobusy nowoczesne, będzie łatwiej dojechać, będzie bezpieczniej, będą te warunki zupełnie inne stworzone, więc w dialogu z rodzicami będziemy podejmowali decyzje, tak? Natomiast dzisiaj takiego planu nie ma. My przedstawiliśmy, bo Rada Miejska mówi, reformujmy oświatę, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, moja zastępczyni. Przygotowaliśmy różne warianty. Przedstawiliśmy, proszę bardzo, analizujcie, łącznie z kosztami, łącznie z liczbą osób, prognozą na przyszłość, co by się stało, gdybyśmy połączyli te szkoły, gdybyśmy przełączyli te szkoły, gdybyśmy przekształcili te szkoły. Dlaczego Rada Miejska nie podjęła odważnej decyzji, nie wyszła z inicjatywą uchwałodawczą? Mamy taki plan na oświatę. Mm-hmm. I burmistrzu realizuj. My decydujemy, a ty burmistrzu realizuj. Ale nie podjęli takiej decyzji. Więc dlatego to podkreślam. To jest to. Jeżeli my możemy sobie pozwolić na szpital, możemy sobie pozwolić na tyle bibliotek, możemy sobie pozwolić na tyle świetlic, możemy sobie pozwolić na tyle szkół, nie ograniczając przez to inwestycji, bo mamy na to środki zupełnie inne, To jest skuteczność, a nie tylko mamy w portfelu tyle pieniędzy, to nie patrzymy, żeby gdzieś tam dołożyć, tylko nie no, słuchajcie, to trzeba oszczędzać, tak? Były różne pomysły, wyłączajmy oświetlenie, likwidujmy to, nie róbmy imprez, były przecież takie pomysły, zabierzmy, nie chcemy wakacji z energią, tak? No, będzie na coś innego. No ale pani redaktor, no ja przynajmniej mam takie podejście, chcę żyć tu i teraz i chcę z tego korzystać. Dlaczego my, jako mieszkańcy dzisiaj miasta i gminy Bogatynia, jako ludzie związani z tym regionem, działającym na rzecz, mamy tak zaciskać pas, żeby komuś innemu było w przyszłości lepiej? Trochę tak. Trochę się zgadzam, żeby moim dzieciom było lepiej. Ale ja nie uważam, bo uważam, że najlepszym jest rozwiązaniem dbać o mieszkańców, którzy żyją tu i teraz i myśląc o tych, którzy będą po nas. I to połączenie na równi, a nie, że tamtych, bo będą, trzeba im stworzyć warunki. Dlaczego my mamy cierpieć? Kiedyś studiowałem finanse jednostek samorządu terytorialnego we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jeden profesor, ja kiedyś byłem bardzo przeciwny kredytom. Ja mówię, nie, nigdy nie wezmę kredytu, a dzisiaj mam 3. Ale spłacam. Z głową. Ale właśnie, bardzo dobrze, mądrze, rozważnie zaplanować i to realizować. I pani redaktor, pan profesor na studiach powiedział tak, samorząd buduje most. Dlaczego ma zrezygnować z innych inwestycji i tylko przekazać te pieniądze na most? Żeby kolejne i 100, za 200, 300 lat ludzie korzystali z tego? A można tak, budujemy most, rozkładamy koszty, niech płacą dzisiejsi, jutrzejsi, pojutrzejsi mieszkańcy, żeby to oni poczuli, że to też jest ich moc i oni też partycypują w tym. A jednocześnie nie zaciskając drastycznie, dramatycznie pasa po to, żeby tylko... Ja znam takich ludzi, którzy jedzą tylko chleb i wodę, żeby tylko coś tam sobie osiągnąć. Już to było za poprzedniego burmistrza. I oby tego nie wróciło. I niekoniecznie aż tak chcemy zaciskać. Chociaż tacy kandydaci do rady są, którzy by chcieli takiego powrotu, ale pani redaktor pytała o budżet, więc działamy. Jeszcze jakie inwestycje, 70 milionów, z takich strategicznych, ważnych... Co tam się będzie strategicznych działo? Inwestycji. Pani redaktor, termomodernizacja szkoły podstawowej numer 3. Ogromna inwestycja, mamy zabezpieczenie, promesy, środki, będziemy ale działać przetarg pełna. Na razie, tak? Czy już realizacja w tym roku? Realizacja, bo my mamy dokumentację gotową. Dokumentację, kosztorys, wszystko mamy. W tym roku już się zacznie realizacja. I pieniądze też mamy. Tak, i mamy zabezpieczone. Drogi. Stawiamy na drogi, zarówno na dokumentację, jak i na budowę. Między innymi Wiosenna, Jesienna. Między innymi teraz realizujemy drogę górską w Jasnej Górze. Drogę w Posadzie, dwie drogi w Krzewinie, droga w Lutogniewicach, wodociąg do Wolanowa, bo już udało nam się uzyskać dokumentację i będziemy mogli w końcu ten zadanie zrealizować. Most na Krzywej Strudze w Działoszynie. Dokumentacja
alimentacja na drogę w Działuszynie, którą udało nam się po tylu latach, po 10 latach przejąć, skomunalizować na rzecz gminy Bogatynia. Rozbudowa świetlicy wiejskiej, świetlica w Wyszkowie. Potem kolejne zadania inwestycyjne to mamy związane z dokumentacją na kanalizację dla Zatonia i Trzcińca, co bardzo jest istotne, bo jest to rozszerzona aglomeracja i musimy to skanalizować. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bogatynia-Zatonie, trwa opracowanie dokumentacji, jest umowa, więc to też będziemy realizować. Mamy kolejne zadanie, które stoi przed nami, to Aleja Żytawska, która jest też już umowa, już szalet miejski jest remontowany, teraz już zaraz wejdzie firma, by zrealizować. Budowa biura obsługi interesanta oraz punktu informacji turystycznej w Bogatyni. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie zalewu, dokumentacja PFU i potem realizacja strefy ekonomicznej w Porajowie, dokumentacja na wodociąg do Kopaczowa, gdzie jest z 1903 roku i cieknie, po prostu woda cieknie, bo nie może być ciśnienia, bo rozsadziłoby te rury i jeszcze w jakim stanie jest. Więc mógłbym tak jeszcze dużo wymieniać, bo naprawdę w każdej miejscowości są inwestycje. Do tego fundusz sołecki, fundusz osiedlowy. To mieszkańcy decydują, co w tych drobnych sprawach zrobić w ich miejscowościach. To różne, że tak powiem, remonty, inwestycje w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej. Naprawdę zachęcam i zapraszam, bo budżet jest dostępny. Budżet jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępny i zachęcam, jeżeli kogoś interesują wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, to jest załącznik numer 7 do budżetu, bo budżet jest bardzo obfity, ale zachęcam do sięgnięcia po załącznik numer 7. Tam są również kwoty i te zadania, o których mówiłem, to przykładowe dałem, bo nie jestem w stanie, chyba, że mamy tyle czasu, omawiać. Natomiast jest tutaj zadanie, są tutaj zabezpieczone środki, jest zaznaczone, czy mamy to z dofinansowaniem, czy z własnych środków. Magistrala wodna, która jest również w ramach Polskiego Ładu, bardzo jest dużo dróg, naprawdę, i dokumentacji, i już realizacji. Budowa parkingu, wymiana wiat przystankowych. Również mamy budowę systemu informacji przestrzennej. To też jest bardzo ważne, bo przystąpiliśmy do projektu, jeżeli chodzi o Bogatynię. Budowa boisk przy szkole numer 3, a już realizujemy przy szkole w Porajowie. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest szok. Przyjeżdżam, a boiska pozamykane. Tu zamknięte sanepid, bo nie można działać. A dzieci chodzą do szkoły, nie mogą z tego korzystać. Dzisiaj to jest realizowane i naprawdę, wracając do tych różnych pani pytań, jak to dalej nie działać z taką samą energią, z takim samym nastawieniem, kiedy widać owoce. Plac zabaw przy szkole numer 3, kolejny plac zabaw w Markocicach, również z dofinansowaniem PGE w Zatoniu. Niestety tam musimy zlikwidować plac zabaw z tego względu, że była to samowolka budowlana i dzisiaj, kiedy mamy z wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego opinię, ostatnie słowo po prostu zwala z nóg. Panie redaktor, zostało napisane, nie możemy zaakceptować tej samowolki budowlanej z tego względu, że wola mieszkańców, czyli chęć, żeby ono pozostało, nie może być ponad prawem. Wyglądałoby to na to, że będzie to nagroda za samowolkę budowlaną. Więc niestety tutaj się działo, ale spotykam się czasem z mieszkańcami i mówią, ale my chcemy dzisiaj. Był taki burmistrz, który powiedział dzisiaj, tu i teraz. A my zbieramy niestety żniwo tego. Bez dokumentacji, bez pozwoleń na budowę, kary, regulacja stanu prawnego. Dużo udało się zrobić. Jeszcze wiele przed nami, dlatego jestem gotowy do dalszego działania, by zmieniać Bogatynię, by naprawiać to, co było, ale także rozwijać i realizować te plany, które wspólnie z mieszkańcami mamy. A jeszcze powiem, pani redaktor, że już niedługo, jeszcze po świętach, będą warsztaty kolejne, to też już zachęcam. Będziemy pracowali nad rewitalizacją obszarów zdegradowanych gminnym programem. Niestety w warsztatach wyznaczających obszary mało mieszkańców uczestniczyło, ale warto, bo i strategię mamy świetną opracowaną, którą realizujemy i to jest bardzo ważne. Nie może to stać się czyimś programem wyborczym, bo my to realizujemy. To jest nasze działanie, to my realizujemy i to my mamy zaplanowane. I również jeżeli chodzi o obszary te zdegradowane, warto przyjść, dlatego że nawet wśród osób blisko związanych z tym tematem wydaje im się, że obszary zdegradowane to są przez kopalnie. Warto nic bardziej
wszystkie spotkania nic bardziej mylnego. To są zupełnie inne aspekty. Tu chodzi bardziej o zdegradowanie i rewitalizację, bardziej o problemy społeczne, o życie. Więc zachęcam i zapraszam. Zresztą dużo się dzieje, zachęcam do tego, żeby działać. Kilka, patrzę 11 stron inwestycji, więc te miliony są naprawdę bardzo, bardzo duże, 75 milionów na same inwestycje, ale to są tylko przykładowe, bo jeszcze oprócz tego realizujemy remonty cząstkowe, remonty w ramach MZGK, wyposażyliśmy, jest nowy sprzęt w MZGK, podnośnik, więc ruszą prace w nowe śmieciarki, nowy samochód w Straży Miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Pani redaktor, naprawdę byłoby tutaj dużo można opowiadać. Pytań nie wyczerpałam, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby rozmawiać, bo tematów dużo i jest o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Super, dziękuję pani, dziękuję państwu.